Co takiego ważnego wydarzyło się w minionym roku? Pani redaktor, myślę, że wiele rzeczy, bo dla nas każdy student, który powierza swoje losy edukacyjne w nasze ręce, każdy absolwent, któremu ja i inni dziekani mamy przyjemność podpisać dyplom, to jest dla nas sukces. Ale dla mnie osobiście, ponieważ reprezentuję Wydział Ekonomii, największym sukcesem roku ubiegłego, właściwie graniczącym z tym rokiem, była akredytacja, jaką kierunek Ekonomia uzyskał po 8-miesięcznym, bardzo pracowitym procesie akredytacyjnym. Mówię tu o akredytacji Fundacji Promocji Akredytacji Kierunków Ekonomicznych, która to akredytacja zakończyła się dla nas bardzo pomyślnie 23 stycznia bieżącego roku. Szanowna Pani Redaktor, Szanowni Państwo, mam zaszczyt i wielką i niezmierną przyjemność bycia dziekanem, najmłodszym dziekanem, jak sądzę, Wydziału Prawa w Polsce. Chciałbym podkreślić, iż już udało się zorganizować pierwszą konferencję na temat praktycznych aspektów własności intelektualnej. Ponadto gościliśmy ministra sprawiedliwości, prokuratora generalnego, pana profesora doktora habilitowanego Zbigniewa Ćwiąkalskiego.